Grafologia jest dziedziną kryminalistyki i zajmuje się identyfikacją człowieka na podstawie grafizmu. Grafologia właściwie dzieli się na dwie takie dziedziny. Jest to tak zwana psychologia pisma i analiza porównawcza grafizmu. Pracowni badań dokumentów wykonujemy także analizy pism anonimowych, które są pomocne przy ujęciu sprawców przestępstw polegających na różnego rodzaju wymuszeniach czy składaniu gróźb pod adresem osób czy instytucji. W przypadku anonimów z poruszkami wszelkiego rodzaju, jak wspomniałem, grafologia stara się odpowiedzieć przede wszystkim, kto daną wypowiedź pisaną sporządził. I drugie bardzo istotne pytanie, czy groźba, która została przedstawiona w konkretnym anonimie, jest realna. Grafizm kobiecy charakteryzuje się tak zwaną ubłością grammową, czyli pewnymi właśnie zaokrągleniami, pewnymi takimi, prawda, arkadami, szerokimi przewinięciami tęplicowymi. Natomiast ostrość grammowa jest charakterystyczna dla grafizmu męskiego. Badałem Telegram i udało mi się dość precyzyjnie określić osobę wykonawcy, a później się okazało, że ta osoba, która wysłała ten Telegram, była zabójcą. Grafolodzy mają bardzo dużo pracy i jakby to powiedzieć, z ufnością patrzymy przed siebie przez następne, nazwę to dziesięciolecia.